Siemanko, w dzisiejszym odcinku jest z nami Damian Wegner. Już cię przedstawiłem, ale powiedz coś o sobie dla tych, którzy cię nie znają, kim jesteś, czym się zajmujesz. Jeszcze pół roku temu bym powiedział, że jestem trenerem personalnym, ale personalnych już nie robię, więc powiedzmy, że jestem po prostu trenerem, który pomaga ludziom zmieniać swoje sylwetki i coś tam udzielam się w social mediach powolutku coraz więcej. I bardzo dziękuję ci za zaproszenie do podcastu. Bardzo mi miło. Zaprosiłem cię z tego powodu, że mamy podobną, powiedzmy, przeszłość, jeżeli chodzi o takie podejście do życia. W sensie, no tak samo jak i ty, ja wychowałem się na grach komputerowych. Jedyna różnica, to powiedzmy, że ty grałeś, znaczy oglądałeś Dragon Ball, a ja oglądałem Pokémony. Ale powiedzmy, że gry raczej były podobne i byliśmy takimi typowymi no-life'ami, co siedzą po nocach, piją energetyki, jedzą chipsy i napierdalają po 12 godzin przed kompem. No właśnie, tylko ty masz większe szczęście, bo ja skończyłem z okularami, a ty nie. Wiesz, nie wiem, może bym potrzebował, nie byłem u okulisty nigdy, także nie wiem, ale no jakby nie narzekam, jeszcze widzę, co robię, także jest spoko, nie? Fart. No, także pierwsze pytanie to kiedy i jak to się stało, że w ogóle jakby uznałeś, że a dobra, trzeba coś zmienić, wiesz, pięścią w stół, otrząsnąć się i się ogarnąć jakoś. Wydaje mi się, że to było na przełomie gimnazjum, technikum, jak kończyłem. Ogólnie to było tak, że już w drugiej klasie gimnazjum zauważyłem, że jestem grubas na maksa i to były też czasy, kiedy ja już zauważyłem, że na innych chłopaków dziewczyny patrzą, a na mnie coś za bardzo nie. Więc generalnie, wiesz, ta taka dziecięca potrzeba bycia zauważonym gdzieś tam się włączyła, a że tata zawsze mi wpajał filozofię Van Damme'a, Bruce Lee i tak dalej, oglądaliśmy wspólnie filmy, no to myślę, że ogólnie gdzieś od dzieciaka było u mnie zakorzenione to, żeby pójść na siłownię i coś tam ze sobą robić. Nawet tata gdzieś tam mówił: zobacz, jak pójdziesz do wojska, to się ogarniesz. A ja mówię, że nie, ja pójdę na siłownię. I to właściwie mówiłem od dzieciaka. I poszedłem gdzieś na siłownię w Gdyni zapytać, czy mogę kupić karnet, ale okazało się, że jestem za młody. Więc musiałem poczekać rok, żeby tam jakiś wiek osiągnąć. No tamte czasy, co było 11 lat temu, były trochę inne zasady niż teraz. Poczekałem, poszedłem i w sumie tak się to zaczęło. Ja w międzyczasie bawiłem się grafiką komputerową. Grałem na kompie na maksa. Klanówki, 6 lat, Wolfensteina i tak dalej. Więc wiesz, z czasem to tak zaczęło się zazębiać, że po prostu ta przewaga siłowni i tak zajawka się po prostu na maksa zaczęła. Właściwie chyba od tego, że byłem grubasem i chciałem wyglądać jak normalny chłopak w końcu, bo uważałem się, wiesz, za totalne gówno z wyglądu, bez pewności siebie, nie? No, czaję, no w sensie u mnie... Nie powiem, że było podobnie, no ale też właśnie zobaczyłem, że byłem takim turbo grubasem jakoś chyba w szóstej klasie podstawówki i wtedy też rodzice zauważyli, że kurwa, no jestem gruby i przydałoby mi się schudnąć. No i tam wtedy mojego brata pogonili, żeby mnie coś tam przykacił na siłowni w domu, także coś tam pomachałem sztangami, hantlami, jadłem mojego kotleta schabowego mniej na obiad. Coś tam schudłem, no a to dalej jakby, no nie byłem powiedzmy tłusty, tylko byłem taki z nadwagą, nie? Ale no jakby u mnie w ogóle jakby sport, tak żebym się wkręcił, no to dopiero w wieku 19 lat, bo wcześniej to tam niezbyt, ale właśnie... Ale pytanko, gdzie mam serce, ci przerwę, bo ucieknie mi. W szkole jak uprawialiście sport, piłka, siatka, cokolwiek, to odstawałeś od reszty? Nie. No właśnie ja też nie, kurwa, byłem gruby, kondycję miałem zjebaną, ale nigdy nie odczułem tego, że miałem zjebaną kondycję i zawsze grałem na takim poziomie jak ktoś, kto tam piłkę trenował, wiesz co, i był chudy jak szkapa. No ja na przykład, my na basen jeździliśmy przez całe gimnazjum 2 razy w tygodniu na WF, to ja byłem na przykład najlepszy w kraulu. I wiesz, pływałem najszybciej i spokojnie robiłem po 15-20 basenów, nie? To jest ciekawe, nie? W sumie. No. Takie niby antysport, ale było normalnie, mam wrażenie. Tak, no właśnie myślę, że to też... No, myślę, że to też... I tak naprawdę ja tylko grałem na WF-ie, bo nie wychodziłem z domu, bo grałem.
Więc nie było czegoś takiego, że kurde, ja jakoś naturalnie wyćwiczyłem to sobie na placu z kolegami, tylko po prostu ta kondycja niby nie było jej, ale nie wiem, czy oni byli też tak samo do dupy, mimo że byli chudzi, czy to po prostu jakiś, nie wiem, tak już po prostu było, nie? Znaczy właśnie ale to dziwne. jest też ta różnica, że no powiedzmy, że są osoby, które tam mają, nie wiem, nadwagę, otyłość, ale się nie ruszają w ogóle i wiesz, unikają WF-u, zwolnienia z WF-u itp. itd. A są takie osoby też jak my, że po prostu jakby no jedliśmy nadprogramowo do tego, co się ruszaliśmy, nie? No bo tak jak właśnie o tym basenie powiedziałem, o to ja zawsze po tym basenie stary jadłem takie trzy kurwa paluchy z parówką, z serem i jadłem naprawdę turbo dużo, nie? Zwłaszcza po takiej aktywności, ale jakby lubiłem ją, nie miałem tak, że miałem wstręt do aktywności, tylko no nie byłem jeszcze też zajarany, nie? Jakby jak były wakacje, to się nie ruszałem prawie. No to nie ten konik po prostu. Tak, tak. Wolałem gry Sylwester to wiesz, zasłonięte rulety, nie? Ognie no, strzelają, a ty grasz. Do pewnego czasu ja tak nie było, jednego nie? Sylwestra tak spędziłem, nie? Że w chacie była impreza, a ja w pokoju zamknięty w WoWa grałem albo w Wolfensteina, nie? Ja miałem tak, że był Sylwester u mnie w domu, bo mój brat zorganizował. No to też jakby nie moje towarzystwo, ale miałem Hitmana na komputerze. Dwójkę chyba? Nie Hitmana, Max Payne'a, o. To był Max Payne. I stary... było slow motion, jak się rzucałeś. I, tak, tak. I stary, ja go przeszedłem kurwa dwa razy w ciągu Sylwestra. No bo nie musiałeś ściemniać, żeby coś zrobić, żeby nockę zarywać, nie? No. Bo ja to potrafiłem, miałem tak, że miałem pokój obok rodziców, to ja ręcznik zakładałem na drzwi, bo tam drzwi były z taką szybą, żeby nie widzieli, włączałem kompa i ogień, nie? Ale ja miałem to samo, że ja grałem do powiedzmy trzeciej, czwartej nad ranem, potem mój ojciec się budził, bo mój ojciec tak wstaje powiedzmy koło czwartej, piątej i ja wiesz, nasłuchiwałem, czy on gdzieś się tam kręci, czy nie. I on często przychodził do mojego pokoju sprawdzić, czy śpię, nie? I ja wtedy, wiesz, szybko gasiłem ekran do łóżka pod kołdrę. Kurwa, to tak było. Udaję, że śpię. Jak on wychodził, poczekałem jeszcze chwilę i szybko tup, tup, tup do komputera i napierdalam, wiesz, siódma rano, schodzę zrobić sobie kawę. On, o, już wstałeś? Dokładnie, to był taki troll wieczny, że i to prawie codziennie starałem się no. zrobić coś takiego, nie? No nie, ja stary, jak odkryłem WoWa, no to w momencie, gdy zacząłem grać w WoWa, no to mój średni czas snu skrócił się tak do 4-5 godzin, nie? No. I ale doba... generacja i tak była zajebista. Tak, i doba się przestawiła tak totalnie inaczej. Ja pamiętam, że jeszcze jak zaczynałem ćwiczyć, to jeszcze grałem w WoWa. To miałem tak, że po nocce pojechałem na siódmą rano na siłkę, nie? Zajebiste to jest. No nie, ja powiem ale ci, że... Potem chyba wraz z wiekiem jest tak, że ta żądza gry się zmniejszyła, mam wrażenie. A czy właśnie to też chciałem powiedzieć i właśnie ten temat poruszyć, że czy to żądza gry się zmniejszyła, czy po prostu inne rzeczy zaczęły, wiesz, sprawiać więcej frajdy, nie? Że wiesz, zacząłeś chodzić na tą siłkę, wiesz, zacząłeś mieć jakieś efekty i czy to nie było po prostu bardziej motywujące boostowanie swojej postaci w życiu niż boostowanie postaci w grze? No chyba można coś takiego powiedzieć, bo pamiętam, że też na przełomie już, nie wiem, drugiej klasy, trzeciej technikum jak było, to zacząłeś jakieś wyjścia ze znajomymi trochę później, gdzieś trochę dalej niż gdzieś tam koło chaty, późno, ale tak było. To chyba tak mnie ten świat, wiesz, zajarał takiej młodości, że można gdzieś piwko z kimś wypić, że nie ciągnęło mnie aż tak na pójście do grania, chociaż ja wtedy jeszcze byłem w klanie, pamiętam, w Wolfensteina i mieliśmy treningi o 20, 19, to do mnie potrafili dzwonić, gdzie ja kurwa jestem, bo zaraz mamy mecz, a ja siedziałem gdzieś tam u kogoś i piłem piwo na przykład, nie? Więc wydaje mi się, że naturalnie to tak wyszło, że zaczęło mnie tak denerwować to, że oni dzwonili do mnie, żebym wracał na mecz, że po prostu to wiesz, naturalnie po prostu uciekło, już nie miałem takiego fanu i potem nawet jak próbowałem w to grać, to po pół godziny wyłączałem, bo miałem wrażenie, że marnuję czas albo mogę coś tam gdzieś zrobić, nie? Mm-hmm. No ja że powiem tak ci, to że jakoś było. Ja przez ostatnie lata prawie w ogóle nie grałem w nic,
Ale tak czasami się w coś wkręcę, nie? Jak na przykład miałem taką jazdę chociażby w trakcie nawet epidemii na początku, że zacząłem grać, wiesz, ze znajomymi w Counter-Strike'a, no to przez 2 miesiące graliśmy, wiesz, codziennie po 2, po 3 godziny i miałem z tego fan duży, nie? A potem nagle jakoś tak któregoś dnia mi się tak znudziło trochę, zaczęła mnie wkurwiać ta gra po prostu i jakby wróciłem na właściwe tory. No bo takie epizody są, nie? Co jak powiedzmy raz albo dwa razy w roku jest taki epizod dłuższy, że kurwa chcesz wrócić do jakiejś gry, którą grałeś i musisz ją rozjebać po prostu, chociaż trochę i nagle z dnia na dzień budzisz się i nie chcesz już to grać. Nawet nie doszedłeś nigdzie za bardzo, po prostu się wyłączasz, nie? I nagle znowu jest ten grinding rozwojowy. No ja właśnie tak miałem, ja tak miałem rok temu, że World of Warcraft, tak mówię, a zainstaluję sobie jeszcze raz, kupię prepaida i pogram, to powiem ci, że znowu jakby wciągnął mnie grubo, bo też grałem właśnie po 3-4 godziny dziennie, ale nie mógłbym jakby już tego robić, co wtedy, nie? Że właśnie, że umawiasz się na klanówkę o 20 i siedzisz kurwa do północy przed kompem, drzesz mordę na ludzi na TeamSpeaku i wiesz, i jazda, nie? No, kurde, jeszcze rodzin nie mamy, a w sumie i tak jest za dużo zobowiązań, żeby takie życie prowadzić dalej, nie? No nie, ja powiem ci... Dopiero jak będzie, nie wiem, żona, dziecko i tak dalej, no to już w ogóle dramat. No nie, ja powiem ci, podziwiałem tych ludzi, co tam, wiesz, grali właśnie te klanówki, a typ ma, nie wiem, dwójkę dzieci, żonę, wiesz, 40 lat, kurwa, i wyjebane. No, ale oni musi, nie wiem, właśnie teraz, jak teraz to powiedziałeś, to pomyślałem, że w sumie miałem w klanie przecież ludzi dorosłych, którzy mieli żonę i dzieci. I oni tak sobie potrafili ułożyć to życie, że naprawdę codziennie mieli czas to grać. Ja sobie nie wyobrażam. Ja miałem weź kobietę, miej taką i dziecko, które ci na to pozwoli. Znaczy wiesz, w sensie, jest czas, żeby mieć rodzinę i tam się pobawić z dzieckiem, ale weź to codziennie rób i graj. Znaczy ja miałem w gildii takie dwa fajne przypadki, że był ojciec z synem i razem grali. I też miałem przypadek, że było małżeństwo, że mąż i żona. No, też tak było. Także to jest akurat spoko mega. Ale jakbyś miał małe dziecko, no to nie miał chuja, mi się wydaje. No chyba, że to zrobić tak jak moi rodzice kiedyś robili, stary, jak ja byłem małym berbeciem i mieliśmy, to chyba jeszcze był Pegasus, to jak wiesz, kładli nas spać, no to wiesz, szli grać do drugiej, trzeciej i round do roboty, nie? No ja tak miałem właśnie z Nintendo 64. Mieliśmy jakieś Super Mario. To grałem ja, moja mama i moja siostra. I każdy był dobry na jakimś etapie. Ja pamiętam, że coś przeszedłem i potem położyłem się do łóżka i chciałem oglądać, jak oni grają. I się kurwa rano budzę, a oni całą grę przeszli. Byłem taki zły, że nie grałem z nimi, wiesz. No nie, ja miałem tak, że właśnie też moi rodzice w Mario grali, ale mój ojciec też grał już na PlayStation w Gran Turismo. I pamiętam, że on do mnie zadzwonił, jak w szkole byłem i mi powiedział, że przyszedł taki wyścig, z którym ja się jebałem nie wiem ile czasu, że z 20 razy do niego podchodziłem, nie mogłem go wygrać, a on właśnie się wkręcił, jak byłem w szkole i go rozjebał, nie? Wiesz, to jest faza, ale nie... Nie, chciałem powiedzieć jeszcze, że wiesz, że gry to jest taki, no taka fajna odskocznia od tej dorosłości, nie? Że jednak ten masz element takiego dzieciństwa, tej wyobraźni, takiej właśnie fajnej zajawki, nie? Że można się w czymś zatracić. Ja uważam, że one będą mi towarzyszyć do końca życia już. No. Właśnie na takiej zasadzie, że będą te epizody takie, że kurde, no muszę pograć, bo zwariuję już w tym życiu. I muszę jakieś tam kilka dni coś porobić innego niż wiesz, niż to co robię, nie? No ja powiem ci, że zacząłem się ostatnio zastanawiać nad tym, bo ogólnie kupiłem sobie książkę Gonciarza i tak zacząłem ją czytać i złapałem niepewne refleksje, że jak... Ale ta z wywiadami, tak? Tak. To złapałem takie refleksje na temat tego, jak jakby to, co się robiło w dzieciństwie i to jeszcze dosłownie mówię, jak się miało, nie wiem, 6, 7 czy 8 lat, jak to wpłynęło na to, co robimy w przyszłości. Bo tak sobie zacząłem zdawać sprawę, że
ja na przykład jak byłem takim małym dzieckiem, no to rodzice się ze mnie w chuj śmiali, że jak byliśmy na przykład na wakacjach, to ja na przykład, bo jak się pytali, co mi kupić, to ja na przykład chciałem portfel. Taki skórzany, kurwa, wiesz, z miejscami na karty kredytowe i tak dalej. Albo że na któreś tam urodziny chciałem walizkę. I wiesz, jakby takie, kurwa, wiesz. Przedmioty z dupy do wieku. Tak, dokładnie. Albo na przykład grałem z moim dziadkiem w pokera. I w ogóle w karty i graliśmy na takie, wiesz, że na przykład 2 grosze, wiesz, 5 groszy i wiesz, i zawsze jakby od małego mnie ciągnęło do hajsu. Mm-hmm. Wiesz, co chodzi? I że jakby teraz dalej jest to samo i dalej jakby... Tylko na wyższym levelu. Tak, i jakby dalej mam to samo, ale też właśnie chodzi o inne rzeczy, że na przykład, nie wiem, zawsze mnie jarała muzyka, zawsze jakby czułem tą muzykę jako jedyne w domu. Bo u mnie jakby muzyka, no w domu jakby nie była częścią, powiedzmy, tego, a ja jakby no mega się jarałem, ja na przykład uwielbiałem gliniarza z Beverly Hills i go oglądałem po milion razy, tylko dla tego soundtracku z gliniarza z Beverly Hills i ja stary potrafiłem, wiesz, kasetę przewijać tym ołówkiem, tylko po to, żeby ten fragment jakby jeszcze raz poleciał. No jakby do dzisiaj to jest to samo, nie? Że jednak dalej. A co jak ci ta tasiemka tak wypadła z tego? Nie zdarzyło mi się, stary. Nie? Nie. Ja to musiałem naprawiać czasami tak, że co. No i powiem ci, że właśnie wiesz, że jakby to dalej ze mną jest, nie? Że jakby zauważyłem po prostu, że to są te same schematy, które się powtarzają po prostu w przyszłości. I to samo z tą sylwetką, że teraz się zacząłem zastanawiać, czy to, że ja jakby zależy mi na tym wyglądzie, jakby dbaniu o siebie, to nie jest kwestia tego, że moimi idolami jak byłem mały, no to wiesz, ja oglądałem wrestling, oglądałem, wiesz, Schwarzeneggera, właśnie jakiegoś Van Damme'a i takich skurwysynów z tamtych lat. I jakby czy to... Tak, i czy to nie wpłynęło, że teraz jakby ja przez to, że w dzieciństwie jakby postrzegałem ich za badassów, to czy to teraz nie jest tak, że dla mnie to jest jakby taki, no wiesz o co chodzi, że to jakby tak powinien wyglądać facet, nie? Że jakby to jest taka rola faceta, żeby ukształtował ci się obraz świata i tak już jakby dążysz, żeby ukształtować go dalej w swoim życiu, nie? Tak, dokładnie. Jest coś takiego. Tak no jak właśnie mówiłem, to mój tata też wpajał mi Bruce Lee, Van Damme'a, Nico, czyli Stevena Seagala, jak wiesz, Aikido i tak dalej. To jest wszystko typowa klasyka tamtych lat i wydaje mi się, że naprawdę to zostało w głowie. Nie myślę o tym jakby dopóki z kimś o tym nie gadam, ale zdaję sobie sprawę, że podświadomość kieruje mnie cały czas jakby w tym kierunku, nie? No dokładnie, a propos tego Nico ponad prawem, no to ja w przedszkolu miałem taką kitkę. Że miałem, wiesz, krótsze włosy, ale tu miałem taką, kurwa, kitę, nie? To beka ale na maksa. Ja mu to pasowało akurat zajebiście, nie? No ja wyglądałem jak debil. ale wiesz, byłem dzieckiem, to tam byłem uroczy po prostu. Taki grubasek no, z kitką. Wyjebane. Masz potę? Co? Weź znajdź matę jakąś z tym. No poszukam, tylko to w domu rodzinnym muszę, nie? Ale no, na pewno jest jakaś fotka, że dosłownie ta kita to mi się ciągnęła tak do kaptura. Dokończę. Odnośnie właśnie tego dzieciństwa, to ja w sumie zacząłem na przykład w Photoshopie siedzieć, jak miałem 11 lat. I jak sobie pomyślę o tym, to ja już za dzieciaka potrafiłem. Jak miałem jakieś komiksy z Kaczerem Donaldem albo mangi Dragon Balla, to ja potrafiłem, wiesz, położyć kartkę A4 na okładkę i rysować sobie tą okładkę, żeby kalkę zrobić. I potem zacząłem w Photoshopie, ale chodzi mi o to, że teraz czasem mam takie przebłyski, że kurwa chciałbym coś stworzyć, takiego artystycznego, wiesz co chodzi? Mhm. Mam wrażenie, że to, że za dzieciaka jakby chciałem kreować jakieś postacie czy coś takiego, to uczucie, które mam teraz, zostało ze mną, że kurwa kupiłbym sobie tablet, porysowałbym, stworzyłbym jakąś kompozycję, jakiś zajebisty obraz, a potem kurde, ile to jest roboty, przecież ja w tym swoim życiu bym to skończył za rok, nie?
ale jest, pozostaje to takie podświadome uczucie, że gdzieś by mnie do tej takiej artystycznej wersji pociągnęło, nie? Mm-hmm. No nie, to ja ciekawe właśnie mam, ja tak mam z muzyką, nie? Że ja jestem prawie pewny, że na którymś etapie swojego życia zajmę się jakby, wiesz, produkcją muzyczną w jakimś stopniu, bo jakby czuję, że po prostu to się za mną ciągnie, że chciałbym to zrobić, że to jest coś takiego zajebistego i jakby odnajduję się w tym świecie, nie? Że jakby to nie jest dla mnie jakby no, takie obce. To. No dokładnie, ale no to mówię, to zobaczymy. Ale z takich zajawek właśnie też sobie przypomniałem, że ja jako dzieciak, tylko to nie wiem, czy to kwestia tego, że to, wiesz, takie jest moje, czy to jest kwestia tego, że po prostu byłem dzieciakiem, ale że zawsze się bawiłem aparatem i kamerą moich rodziców. Że zawsze jak byliśmy na wakacjach, to ja głównie kręciłem wszystko, ja robiłem zdjęcia i wiesz, czy to kwestia jest tego, że po prostu byłem dzieciakiem i to była ciekawość, czy to była jednak zajawka jakaś i tak też zostało, nie? No i teraz jak jesteś starszy, to w końcu możesz realizować te swoje zajawki. Bo ja na przykład patrzyłem, pamiętam, na fora jakieś graficzne i tam były też działy fotografii. Ja mówię, kurde, chciałbym robić takie zdjęcia, ale ja nawet, moi rodzice nawet nie mają pieniędzy, żeby mi prezent zrobić, a co dopiero, żebym ja sobie to kupił. No. I teraz jak sam zarabiam pieniądze i mam swój aparat, to wydaje mi się, że też coś w tym jest, kurde, że za dzieciaka bardzo tego chciałem i gdzieś jarało mnie to i teraz widzisz, poniekąd umiem to zrobić i gdzieś tam się tym zajmuję, jak wiesz, natchnie mnie to, to sobie wyjdę i nakręcę coś albo zrobię zdjęcia, nie? No dokładnie, mówię, no wydaje mi się, że to wszystko jakby ma wpływ, nie? Że to, co robiliśmy, oglądaliśmy za mało lata, nawet jak nie byliśmy jeszcze do końca świadomi nawet tego, no to się może odbijać w przyszłości, nie? I jakby... A z żarciem masz no. problemy jakby z porównaniu z tym, co miałeś za dzieciaka? Widzisz, że jest połączenie, wiesz, jakiegoś podejścia do jedzenia u ciebie teraz przez to, co robiłeś za dzieciaka, jak jadłeś. Masz coś takiego? Tak, zdecydowanie. Ja nawet zawsze się śmieję, że mój organizm lepiej toleruje gówno, nie? Bo no dosłownie ja mam tak, że jak niektórzy mówią, że nie wiem, zjedzą pizzę, potem się źle czują, nie wiem, mają wywalony brzuch, jakieś zatwardzenia, cokolwiek, no to ja mam na odwrót, że ja się zajebiście czuję, jak jem przetworzone żarcie, nie, jakby wszystko jest spoko i ja bym nie mógł na przykład być na takiej diecie, że wiesz, że właśnie nie wiem, ziemniaki, kasza taka sucha, kurczak, bo bym zdech, nie? Po prostu bym tego nie wyrobił. Próbowałem kiedyś, no to wpadłem w zaburzenie odżywiania, nie? Więc no nie tędy droga. No, ja jakby trzymam tą dietę pod kątem celów sylwetkowych, bo wiem, że to jest potrzebne. I wiesz, jakbym jadł syf, to wiadomo, że ta sylwetka by się zmieniła, ale pod kątem jakby tolerancji organizmu na pizzę, burgery czy coś. Ja bym ci zjadł 2,40, zjadł czekoladę, i jutro bym dwójkę zrobił taką samą, jak wczoraj, gdzie jadłem czysto, wiesz co chodzi? Nic by się u mnie nie zmieniło i chyba właśnie przez to, że całe życie ten syf jadłem, mam wrażenie, że mam niezniszczalny układ pokarmowy. No ale nie, no, to nie ma co ukrywać, że wiesz, no, te bakterie w jelitach, ta mikrobiota się jednak kształtuje od małego, nie? I to dosłownie nawet się kształtuje dosłownie, jak jesteśmy jeszcze w łonie matki, że to, co matka spożywa, ma wpływ na to, jak potem jakby tolerujemy jedzenie i co lubimy. Bo jak się potem, jak widzimy jakieś badanie, że właśnie jeżeli jakaś kobieta na przykład miała fazę, że coś jadła w ciąży, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, jest jakby wpływ na to, korelacji. Co potem to... Tak, i jest korelacja z tym, co potem to dziecko będzie jadło i będzie lubiło, nie? Że jakby to, co ona jadła, no to samo jakby dziecko będzie chciało jeść. No, też o tym słyszałem. Także ciekawa sprawa. Ja mam na przykład z porcjami jeszcze problem. No. Za dzieciaka miałem tak, że wiesz, babcia mi zrobiła 3 bułki z dżemem, a ja chciałem dalej 3 bułki z dżemem, nie? I ja teraz zjem posiłek i po prostu nie jem dalej, ale ogólnie moja psychika chce wpierdalać dalej. I wiem, że to jest mega połączone z tym, że za dzieciaka miałem przyzwolenie i sobie jadłem, aż mnie nie odcięło, wiesz co chodzi? No dokładnie, no ja miałem to samo, że ja jak no za dzieciaka no tak naprawdę do końca
W sensie może tak, nigdy rodzice mi nie powiedzieli, że nie mogę czegoś zjeść albo że za dużo, że starczy mi, tylko wiesz, smakuje ci to, jedz, git, nie? Cieszyli się, że jem. Bo na przykład, nie wiem, u ich znajomych dzieciak miał problemy i na przykład nie miał apetytu i wiesz, i tam był niedożywiony. Tak, tak. Nie? Ale wiesz, ale no co tu dużo mówić, no chcieli dobrze, a wyszło jak wyszło. No wiesz, każdy ma swoje zrycia z dzieciństwa, no. Takie wiesz, które nie powinny być tak naprawdę teraz, nie? Tak już jest, no rodzice nasi nie wiedzieli, że są takie następstwa i my też popełnimy z dziećmi jakieś błędy, które potem się okażą chujowe, no ale tak już jest. No dokładnie, no ale wiadomo, że mogło być dużo gorzej, także nie ma co narzekać po prostu i pracować nad sobą. No i zdawać sobie sprawę z problemu, bo wtedy to lepiej ogarniesz, nie? No tak, dokładnie. I właśnie jeżeli chodzi o tą pracę nad sobą, to kolejny temat, jaki chciałem z tobą poruszyć, to właśnie rozwój osobisty. Bo jakby też, też jak ja raczej nie lubiłeś czytać i miałeś wywalone, ale w końcu zacząłeś. I jak to się zaczęło i kiedy? I co jakby było, wiesz, motorem napędowym do tego? Problemy finansowe, które się wpierdzieliłem, jak zacząłem zarabiać pieniądze duże. Rozwinąłem się trochę jako trener personalny, już tam robiłem po 8-10 personali dziennie, no to hajs uderzał, a w porównaniu do tego, że całe życie go nie było i nagle zarabia się kilka tysięcy, no to jest ogień, nie? A że nigdy mnie nikt nie nauczył jakby takiego super szacunku do pieniądza albo jak nim gospodarować mądrze, no to wiesz, szedłem do sklepu i się nie zastanawiałem, co kupuję. Mhm. A że równolegle z tym wszystkim zaczął się Instagram i wpadłem w to takie życie social mediowe, mimo że wiedziałem, że to jest rak i trzeba uważać, no to finalnie jak wiesz, jesteś w tym świecie, to i tak on cię trochę pochłania. I namówiłem swoją mamę, żeby wziąć kredyt na auto. Także super zajebiście wziąć kredyt na auto, jeszcze nie na siebie, tylko na mamę, to już w ogóle. Kupiliśmy BMW E90 za 37 tysięcy, kredyt był na 45, bo wiadomo, ubezpieczenie, koła, bla, bla, bla. No i potem było tak, że ja jakoś mocno zachorowałem, tych personali było mniej. No to wiadomo, że kasy też było mniej, więc rata kredytu od razu zaczęła uwierać w dupę i skapnąłem się, że już nie mogę zatankować tak często do pełna jak kiedyś. Ta kasa jakby się kończy, wiesz, ja jej nie liczyłem, ale potem odczuwałem, że zaczynają się problemy. I pamiętam, w Empiku znalazłem książkę Marcina Iwucia, która chyba się nazywała Jak zadbać o gospodarstwo domowe, o kasę, jakoś tak, coś w tym stylu. Potem może wygoogluję to, gdzieś tam wrzucisz. Jak zadbać o własne finanse? O, dokładnie, dokładnie. Taka dosyć stara książka, jego chyba jedna z pierwszych. Ona była taka chudziutka, ale wystarczyła, że przeczytałem ją praktycznie w jeden dzień i miałem takie odoła, że jestem debilem życia, bo dosłownie w tej książce jest pokazane to, jak ludzie biorą karty kredytowe, kredyty, żeby spełnić swoje zachcianki i tak dalej. I potem są dokładnie te same problemy, w które ja wpadłem. Więc właściwie po przeczytaniu tej książki od razu zacząłem gadać z mamą, żeby ogarnąć ten kredyt i sprzedaliśmy to auto, za tyle, za ile je sprzedaliśmy, to poszło, żeby spłacić ten kredyt. Potem jeszcze chyba z pół roku spłacałem resztę, żeby się tego pozbyć i już uwolnić od tego też mamę. I zaczął się mega grinding tak naprawdę, bo wraz z tym, jak już miałem problemy finansowe, no to zacząłem czytać i szukać informacji, żeby się nauczyć ogarniać. I wtedy kupiłem chyba finansowego ninja. Więc zacząłem czytać i wszystkie te rozwojowe książki Briana Tracy'ego, wszystkie audiobooki podczas cardio słuchałem na okrągło i to tak, że ja już o komputerze to ja w ogóle nie myślałem, ja tylko wstawałem i chciałem czytać, słuchać i wszystko, co było związane z coachingiem i rozwojem, bo wtedy miałem taki strach, że nie będę miał pieniędzy, że się wpierdzieliłem w coś takiego, że ten strach mnie tak obezwładnił, że ja potrafiłem w nocy się budzić i patrzeć w sufit, że wiesz, ja nie miałem takich zobowiązań, w sensie nic by mi się nie stało tak naprawdę, ale to był pierwszy taki poważny dół, w który wpadłem i cały czas, i wtedy zacząłem się bać jutra i zacząłem się zastanawiać, kurwa, mam, ja chyba miałem, to jest 22 czy 23 lata,
czyli głupi błąd, ale dobrze, że tak szumie szybko. Mówię, kurde, czy za chwilę się zacznie życie, a ja nie mam żadnych oszczędności, wydaję wszystko, co zarabiam, jest zajebiście, w internecie widać, że jest fajnie, a tak naprawdę jest dupa, nie? I właśnie od Marcina, potem od Michała Szafrańskiego się zaczęło i mi uświadomili, że tak naprawdę nie liczy się to, co pokazujesz, ile masz, tylko ten bilans netto rzeczywiście, ile to, co posiadasz, jest warte, nie? No, a dokładnie. Nie to, ile masz tak naprawdę w portfelu, bo ja więcej wydawałem, niż zarabiałem tak naprawdę. I to był totalny dramat. I od tego, wiesz, po prostu wykres rozwoju poszedł do góry, nie? I wtedy się też rozkręciła taka kariera trenerska jeszcze bardziej, bo to, co już miałem, zacząłem wykorzystywać po prostu jeszcze bardziej wydajnie, nie? No dokładnie, ale wiesz co, wydaje mi się, że mamy jakby to samo podejście przez to do książek i do nauki, że wiesz, jak byliśmy w szkole i powiedzmy, nie wiem, mieliśmy do przeczytania lekturę czy cokolwiek, no to ty tak naprawdę czytałeś to po to, żeby uniknąć rzeczy, które są związane z nieprzeczytaniem, nie? Że jakby czytasz po to, żeby nie dostać jedynki, ale jakby wyjebane w to masz totalnie. Jakby nie masz żadnego, do czego ci się to przyda, no tak. Nic. I ja miałem tak w szkole cały czas właśnie, że nie widziałem w niczym sensu, co mi potem w przyszłości się przyda, oprócz na przykład angielskiego, który i tak w grach umiałem lepiej niż poziom w szkole. Czy tam, nie wiem, informatykę, gdzie coś mnie zainteresowało, to wtedy wiedziałem, że mogę to jakoś wykorzystać. Ale nie, matma, polski i tak dalej, to wszystko robiłem po to, żeby zaliczyć, że po prostu nie czepiali się mnie, że nie robię tego, co system wymaga, nie? No dokładnie, ja miałem zupełnie to samo i u mnie właśnie przez taka przygoda, powiedzmy, z książkami rozwojowymi zaczęła się w momencie, gdy zacząłem pracować jako trener personalny na siłowni i miałem takiego trenera innego, który tam pracował, on już tam miał chyba z rok stażu czy coś w tym stylu. No i ja się jakby jego zapytałem, jak on się nauczył, żeby tak do klientów podchodzić. Ja wiesz, nie miałem takiego w ogóle obycia, że zero w ogóle jakiejkolwiek edukacji, powiedzmy, marketingowej, sprzedażowej, nic nie wiedziałem na ten temat. No bałeś się ludzi jeszcze, nie? Tak, tak. I w ogóle nawet nie wiedziałem, wiesz, jak sprzedać cokolwiek. No byłem taki po prostu, wiesz... No taka cipa byłem po prostu. No i on wtedy mi dał jakby taką listę książek, które, wiesz, warto, żebym sobie przeczytał. No i u mnie się zaczęło to od wywierania wpływu na ludzi, Cialdiniego. Tak, czytałem to. Tak, i ja miałem coś takiego właśnie, że ja tą książkę dosyć szybko też pochłonąłem, wydaje mi się, że w ciągu, nie wiem, tygodnia, bo tak się właśnie wkręciłem, że jakby miałem od razu takie rozwiązania pragmatyczne, że mam rozdział i ja z tego rozdziału już mogę coś wyciągnąć, żeby to dosłownie użyć jutro w robocie, nie? Jakby ja przez to też się wkręciłem w ogóle w czytanie, że ja jak czytam książkę i na przykład, nie wiem, jestem w połowie i jakby się niczego nie dowiedziałem, co mogę wdrożyć, to i dalej nie czytam, bo ja po prostu to nie ma sensu, nie? Jakby kiedyś się jeszcze męczyłem, żeby doczytywać, ale no potem już przestałem, no bo to po prostu strata czasu i ja te książki tylko przyciągam w czasie, zamiast jakby uczyć się czegoś nowego. No ja mam takie podejście do nauki, że po prostu powinno być to pragmatyczne, że wiedza powinna być tak przekazana, żebyś po prostu wiedział, co z nią zrobić. Już od początku masz wiedzieć, jakby wiesz, jak to wdrożyć w życie, a nie tam coachingowe pierdololo czytać to, co wszyscy mówią, nie? No dokładnie, no bo nie, ja na przykład właśnie nie lubię takiego coachingowego pieprzenia, że wiesz, że możesz wszystko, bla, 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 a koniec końców nie masz żadnego rozwiązania, nie? Tylko to jest jakby takie nastawienie mentalne i taka motywacja, tylko że wiesz, sama motywacja nic nie da, nie? Bo motywacja gdzieś zaraz spadnie po tygodniu i jakby dalej jesteś w dupie. A jak się czegoś nauczysz, jednak masz dosłownie rozwiązania, tak jak, nie wiem, w finansowym ninja masz dosłownie rozwiązania, jak oszczędzać. Jakby wiesz, co robić, masz narzędzia, a czy to zrobisz, czy nie, no to już od ciebie tam zależy, wiesz, no albo to będziesz miał wywalone w to, albo nie. Dokładnie. Ale powiem ci, że jeszcze odnośnie tych takich książek, które gadają w sumie o tym samym, to znalazłem rozwiązanie, jak z nich skorzystać, bo tyle miałem taki okres, że kupiłem 20 książek i mówię, przeczytam je w tym miesiącu, a potem się okazało, że 3/4 tych książek są właśnie o tym samym, nie? I zacząłem się denerwować, że zmarnowałem kasę,
ale skapnąłem się, że w moim życiu mam takie okresy, że przysiadam na zasadzie, że wiesz, miesiąc zajebiście się rozwijam tam w pracy i tak dalej i nagle budzę się z tym, że robię tylko to, co muszę, czyli tam ogarniam swoich klientów, ale jakby nic więcej nie robię i to na przykład potrafi kolejny miesiąc trwać. I znalazłem zastosowanie tych książek takie, że po prostu je sobie czytam, nawet tak wyrywkowo strzelam sobie po stronach, żeby one mi dały taki pstryczek w nos na zasadzie rusz dupę, kurwa, nie? Wiesz co, no, marnujesz dzień, bla, bla. I ja na przykład znowu mam okres, gdzie kurwa rzeczywiście przecież od tego zależy tam moja przyszłość, bla, bla, lepiej, żebym się rozwijał i tak dalej. Więc nie, ale... jakby nauczyłem się nie zmarnować tych książek, nie? No, ale to jest, właśnie to też chciałem powiedzieć, bo ja mam zupełnie to samo, że ja też mam tak, że wiesz, 2-3 miesiące właśnie jest taki grinding, jestem mega zmotywowany, mega dużo robię, a potem jest tak, że 2-3 miesiące tak, no mi się średnio chce, jakby nie widzę za bardzo celu i powiedzmy, że nie mam tej dyscypliny i też zbytnio motywacji i też wtedy właśnie, to jest śmieszne, bo to jest jednocześnie ten sam okres, w którym na przykład nie czytam. No. Że jak przestaję czytać nagle w którymś momencie, bo na przykład zajmę się czymś innym, to tak z dnia na dzień robię coraz mniej, tak. Czytać mi się nie chce, bo też mi się coraz mniej chce i w końcu jak zacznę znowu, to znowu jakby jestem na fali, nie? I ja tak samo na przykład miałem mam z Garym Vaynerchukiem, że ja go mega lubię oglądać, ale też okresowo, bo jak słucham go cały czas, no to też mam wrażenie, że on gada non-stop to samo, za dużo tego jest, mi się nie chce, ale jak go słucham jednocześnie, to jest okres, w którym jestem najbardziej produktywny, jak chodzi o robienie kontentu, że ja wtedy robię najwięcej kontentu. Szybko żygasz tym. Tak. Nie? I to jest właśnie, kurde, ten miecz obusieczny, że trzeba dobrze nauczyć się to sobie dawkować. Nie? Mhm. Ja czuję, że jestem blisko tego takiego uniwersalnego rozwiązania, bo miałem okres, właśnie jak sprzedałem to BMW, stwierdziłem, że do pracy jeżdżę autobusami, bo ja praktycznie przez półtora roku, zanim ogarnąłem się finansowo i tak dalej, to ja codziennie waliłem audiobooki albo książki. Tam nie było dnia, sekundy prawie, oprócz tam, gdzie byłem na treningach czy coś, gdzie ja nie czytałem. Ja chciałem wykorzystać każdą chwilę, kiedy nic nie robiłem, żeby coś zrobić, wiesz. Ktoś do mnie zadzwonił, jak ja czytałem książkę, już byłem zły, że już marnuję czas, więc to poszło w drugą stronę, że ześwirowałem, nie? Ale teraz jak już tak życie się trochę uspokoiło, no to faktycznie to takie wachlowanie pomiędzy tym jest mega istotne, bo nie da się, po prostu byś zwariował, nie? No dokładnie. Jestem przekonany, że nawet Gary ma nagrane z 10-15 odcinków, które ktoś mu wrzuca albo on w tym czasie odpoczywa, bo też by zwariował, nie? Tak, i powiem ci, że ja też zauważyłem po sobie, że jak się cały czas uczysz czegoś, czytasz o czymś, to nie jesteś w stanie sobie tego w jakiś sposób ułożyć, nie? Bo masz cały czas natłok informacji, cały czas to na ciebie napływa, a nie masz tego jak poukładać na półki, nie? To tak jakby ci ktoś rzucał te książki na ziemię, a ty byś nie nadążał ich powsadzać i wiesz, poogarniać. I tak. Też jakby uważam, że wiesz, że albo sobie to stopniować, czyli właśnie nie wiem, te 15-20 minut dziennie, żeby na bieżąco to robić, no albo właśnie takie okresy, że powiedzmy, no trochę intensywniej się zdobywa tą wiedzę, a potem się daje sobie czas, żeby wiesz, ją wprowadzić w życie, bo to też jest wiele, myślę, coś, o czym ludzie zapominają, że uczą się czegoś, słuchają czegoś, ale tylko na tym słuchaniu się kończy, nie? A jakby nie dają szansy, żeby tego wypróbować. To tak jakby wiesz, cały czas czytać o nowych dietach, I co tydzień zmieniać tą dietę, a żadnej nie dać, wiesz, na miesiąc chociażby szansy. To jest na zasadzie takie, jak wiesz, cię ktoś pyta, jak zacząć nagrywać na YouTubie. No kurwa, włącz kamerę i gadaj. No. A nie będziesz rok myślał, czy ty masz kupić taki aparat, czy taki, nie wiesz. Dokładnie. To jest dokładnie to samo, nie? No, widziałem taki cytat ostatnio, że godzina robienia czegokolwiek będzie lepsza niż 10 godzin zastanawiania się nad tym, nie? Nie. Dokładnie. Może więcej z tego wyjść. I też dobrze jest gadać i obracać się wśród ludzi, którzy gdzieś tam chcą robić to, co ty, nie? Bo to też jest trochę tak jak ta książka, że pogadasz sobie z takim szmeksem i kurwa po prostu chcesz nagle coś zrobić więcej, no bo pogadaliście sobie i się wkręciłeś, nie? Fajnie, wiesz. A tak jak przysiądziesz w swoim otoczeniu, które może też się rozwija, ale mimo wszystko to jest to samo otoczenie cały czas, a nie coś z zewnątrz,
no to też przysiadasz w końcu i oboje tak naprawdę przysiadacie, nie? Tak już jest. No właśnie z tym otoczeniem to jest to, że jak ktoś nie ma takich osób w swoim otoczeniu, no bo to wiadomo, to nie jest tak, że wyjdziesz na ulicę, weźmiesz jakiegoś, wiesz, przedsiębiorcę i zostaniesz moim przyjacielem, nie? Na Allegro, kupię milionera. No tylko, ale to, właśnie to dają nam według mnie podcasty, audiobooki, książki, czy nawet kanały na YouTubie, że możemy być jakby bliżej tych osób, że jednak mimo tego, że ich nie znamy osobiście, no to z nimi przebywamy i jakby ta mentalność i to nastawienie przechodzi mimo wszystko na nas. Nie kontrolujesz tego nawet. Dokładnie. Ta energia pozytywna tego grindingu na ciebie przechodzi. Tak. Tak, że jak ty przysiądziesz, a gadasz z osobą, która nakurwia cały dzień, to tobie jest wewnętrzny wstyd, że aż chce się robić. To jest takie, zmotywowałeś się, nie wiesz. On ma kurwa 10 tysięcy, ja mam zero. Dokładnie tak jest. I w drugą stronę też to działa, że wiesz, że my nie zauważamy, jak wpływają negatywnie osoby w naszym otoczeniu, że wiesz, no spoko typek jest, wiesz, fajnie z nim pogadać, wiesz, śmiesznie jest, ale no koniec końców, no nie, jakby nie przynosi nic więcej, nie, że rozrywkę przynosi. Ma wartości dodanej żadnej jakiejś do twojego życia, oprócz tego, że jest troszkę beczki. No tak, no to jest tak jak właśnie z tymi programami rozrywkowymi czy kanałami, że wiesz, oglądasz coś, wiesz, fajnie spędzasz czas, no ale koniec końców nic ci to nie daje, w sensie na te pół godziny powiedzmy jesteś zaspokojony, ten czas mija, ale no nic to nie wnosi, właśnie ta wartość dodana, że tego nie ma po prostu. Po prostu gardzisz bardziej tymi ludźmi z programu jeszcze, kurwa, niż wcześniej. Tak, bo coś odwalili, nie? Dokładnie. I a propos tego, to właśnie chciałem też powiedzieć, że tak naprawdę, żeby się rozwijać, no to trzeba się otaczać jednak z ludźmi, którzy no, osiągnęli coś więcej. Bo jak właśnie jesteś w takim towarzystwie, że jakby każdy sobie radzi, każdy powiedzmy, nie wiem, prowadzi nawet firmę i każdy powiedzmy jest taki pozytywnie nastawiony do tego życia i do rozwoju, no to mimo wszystko ciężko będzie przekroczyć pewien poziom w momencie, gdy wszyscy będą na tym samym poziomie, nie? Że, bo nawet chodzi o wyobraźnię, że wiesz, że na przykład ja teraz sobie w ogóle nawet nie miałbym odwagi pomyśleć, że nie mógłbym być jakimś multimilionerem. To jest tak poza horyzontem moim, że wiesz, jestem pewny, że nigdy tego nie osiągnę, no bo jak już mam takie nastawienie, na pewno to się nie wydarzy. Ale jakby tutaj właśnie też trzeba odwagi, nie? Że jakby te osoby mogą nas nauczyć takiej właśnie odwagi, że warto po coś sięgnąć, warto czegoś spróbować, bo wiadomo, że jak mamy jakiś cel, no to plan działania można wymyślić po drodze, nie? No. Poza tym też dużo się zainspirujesz, jeżeli z takimi ludźmi będziesz gadać, nie? Bo jak będziesz gadał z 5-10 osobami, co są 1000 leveli wyżej od ciebie, no to jakby nawet nie musisz sobie mówić i ta podświadomość zaczyna tak działać, że wiesz, że to jest do osiągnięcia. No kurwa, jest 10 osób, z którymi ty pogadałeś, a jeszcze na świecie jest 1000 innych, które tak mają, nie? Więc no, wiesz, dokładnie. To jest właśnie to. A jak gadasz z ludźmi, co mówią, że kurwa w Polsce nie da się zarobić, no to ty w sumie włączysz sobie konsolę i będziesz grał, no bo ty masz fajnie, bo ty zarabiasz, ale nie pójdziesz więcej zarobić, no bo kurwa, właśnie gadałeś z typem, do którego masz lepiej, no to zajebiście jest, nie? No dokładnie. No nie, jak właśnie ktoś ma... To jest trochę brutalne, ale tak jest. No nie, jak ktoś ma zakodowane, że na przykład nie, w Polsce nie da się legalnie zarobić i że każdy, kto wiesz, jest bogaty, to pewnie nakradł, no to no ciężko wyjść z takiej sytuacji. No, dokładnie. Ja miałem teraz gadałem na Instagramie z takim typem fajnym, co się fajnie się gościu rozwija, nikt tu nie pana mu może nie będzie chciał, ale pochodzi z takiego małego miasteczka, to jego rodzina uważa, że jak on nie pracuje, to kurwa dealuje, albo coś takiego, jak on zarabia pieniądze, nie? No. On wiesz, tu prowadzi ludzi, jakieś tam produkty sobie robi i tak dalej, a w ogóle ci ludzie z wioski mają taką perspektywę, że tylko jednokierunkowo można zarabiać pieniądze, nie da się nic więcej, na pewno jest przestępcą i kryminalistą. No tak, że jak nie podbijasz kart na zakładzie o 8 rano, to na pewno kradniesz, nie? Dokładnie. Dramat. No ale ja też, wiesz, rodzicom nie wiem ile razy tłumaczyłem, czym się zajmuję, skąd mam pieniądze, dalej nie ogarniają, nie? Jakby w sensie wiadomo, że to jest ta różnica pokoleń, no bo to wiesz, no nie da się, bo świat się na tyle rozwinął, że
ta rzeczywistość naszych rodziców, którzy powiedzmy przez 30-40 lat żyli w jednej rzeczywistości, bo ona się zbytnio nie zmieniała, no to nagle wiesz, 180 stopni, pojawił się internet, nie, pojawili się influencerzy, wiesz, reality show i tak dalej, i nagle wiesz, no, dupa zarabia hajs, bo pokazuje dupę, nie? No. Ale wydaje mi się, że na przykład jak my będziemy takimi rodzicami, to już nasze pokolenie jest na tyle technologicznie otwarte, że chyba my lepiej przyswoimy nowości, które będą tam za 50 lat na przykład, nie? Tak mi się wydaje, bo jak oni kiedyś nie mieli, jakby to jest zupełnie inny świat teraz, że oni nie sądzili, że takie coś w ogóle może być, a nie wydaje mi się, żebyśmy mieli coś, znaczy na pewno będzie kurwa, no hologramy, czy tam nie wiem, może nie wiadomo co będzie, ale dla nas to będzie jakby bardziej zrozumiałe, że to jest możliwe, bo już teraz o tym gadamy, a nasi rodzice to słyszeli o szklanych domach tylko z książki, to w sumie i tak nie wiedzieli o co chodzi, nie? No, a my już wiesz, ale... z tą technologią i rozwojem jesteśmy bardziej zaznajomieni. No ale to właśnie to jest to, że wiesz, że oni żyli w czasach, powiedzmy, że wszystko było stałe, nie? Że chodziłeś do tej samej roboty przez 30 lat, mieszkałeś w tym samym miejscu przez 30 lat, już kupowałeś ziemniaki w tym samym warzywniaku przez 30 lat, a my jesteśmy na takim pokoleniem ciągłych zmian, nie? Że jakby ktoś kończy jakieś studia, pracuje w ogóle zupełnie w czymś innym, po 2 latach zmienia robotę, po 5 zmienia w ogóle mieszkanie. I jakby my jesteśmy przyzwyczajeni do zmian, więc wydaje mi się, że to przez to jakby będziemy cały czas na bieżąco, no bo cały czas się coś zmienia, nie? Jakby podążamy za tym. Tak, a właśnie dla starszych ta zmiana to jest taki trochę okazanie, że coś jest nie tak w życiu, przychodzi? Nie wiem, ty się wyprowadziłeś z miasta gdzieś indziej, kurwa chyba mu nie poszło, że uciekł stamtąd. Wiesz co, a może być dla ciebie to krok milowy w zajebistą stronę, nie? Ale dla nich to jakby tylko w negatywną stronę ta zmiana może zdążyć. No nie, albo no, zbyt częste zmiany na przykład. A to niekoniecznie dokładnie. Musi to oznaczać, nie? No dokładnie, może tak być. No ja jak wiesz, mam tam paru znajomych programistów, no to oni średnio co 2-3 lata zmieniają firmę, w której pracują, nie? Bo jakby wiesz, dochodzą do pewnej ściany. Wiedzą po prostu, że już tam się bardziej nie rozwiną już w tej firmie, chyba że nie wiem, za 10-15 lat, więc zmieniają firmę, żeby wiesz, móc się piąć w górę, nie? Tylko zobacz, w końcu ten programista jakby dla tych starszych jest taki kurwa bardziej zrozumiały, nie? No. Wiesz co chodzi? No. Taki, no jestem programistą, okej, ale kurwa no jak już trochę tam jakiś bardziej porąbaną rzecz robisz, typu zarabiam hajs z YouTube, albo jak ja mówię, że ja prowadzę ludzi online, to wszyscy myślą, że ja przed kamerką skaczę z ludźmi, nie? Tam gdzieś mam konferencję, nie umiem tego im wytłumaczyć. Oni i tak nie rozumieją, nawet jak się tam rozgadam na 5 minut, to i tak nie rozumieją, co ja w ogóle robię, nie? Kompletnie no nie, dokładnie. Nie tego tematu. No ale to wiesz, to jest przez to, że wiesz, no programista siedzi przy komputerze, nie? W sensie masz jakiś taki, no coś, nie? To istnieje komputer, a internet, no to no chuj, no jest gdzieś, nie? Ale nie, tak, nie, ma, tak. Nie ma kształtu żadnego, wiesz, nie możesz go dotknąć, poczuć, powąchać. No. Ale wiesz, jak siedzisz cały czas na komputerze, to na pewno umiesz wszystko zrobić, nie? Tak, no. Ale to zawsze tak było, że moi rodzice się wkurzali, że czegoś nie potrafiłem zrobić na kompie, że wiesz, że siedzisz tyle przy tym komputerze i nie wiesz. Tak, powinieneś być ekspertem w komputerze. No, ale powiem ci, że mimo wszystko ten poziom czasami mnie zastanawia, że wiesz, bo nam się wydaje, że jakby każdy to ogarnia, a są osoby w naszym wieku, które totalnie tego nie pojmują i oni według mnie mogą mieć problem za 10 tak. czy 15 lat. No, zwłaszcza, dla mnie to jest fenomen. No, zwłaszcza to wiesz... To jest trochę jak nie rozumieć angielskiego w tych czasach, też będąc w naszym wieku. To jest dla mnie już takie coś, co naprawdę... żeby się chociaż pokomunikować w miarę za granicą, to już jest taki must have moim zdaniem i to jest dla mnie już trochę dziwne, jeżeli ktoś nie rozumie nic, nie? A w ogóle na komputerze, żeby nie ogarnąć, to już jest naprawdę zacofanie takie, że ciężko, naprawdę. No nie, to są takie umiejętności, no, które trzeba jak najszybciej ogarnąć, no bo nie ma co ukrywać, że za, nie wiem, 20-30 lat tych prac, powiedzmy, takich typowo mechanicznych będzie coraz mniej, no bo będą nas zastępowały, wiesz, roboty. Robot, kurwa, nie trzeba mu płacić, może zapierdalać 2-4 na dobę i trzeba będzie się uczyć wpisywać algorytmy. No.
No, dokładnie. Bo bez tego, wiesz, dokładnie. Nie da rady. Tak jak mi znajomy mówił, że tam był chyba w Norwegii i właśnie się zdziwił, że był w parku i kurwa jeździł taki robocik i liście zbierał, nie? I że jak skończył zbierać, bo wiesz, bo miał wyznaczoną mapkę, to podjechał typ samochodem, ustawił jakby nową trasę dla niego i on zaczął znowu, a on se pojechał gdzieś. No. Przerażająca przyszłość, ale niestety tak jest. Znaczy, powiem ci, że ja tak z jednej strony mnie przeraża, a z drugiej się mega jaram, nie? Że jakby widząc, co się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat, nawet nie wyobrażam sobie, co się może zmienić w ciągu następnych 10. No. Ale ja mam też tak, że może nie tyle, że się obawiam takich technologii, tylko ja mam takie podejście, że kurwa, jak ja je kiedyś zajebiście wykorzystam na swoją korzyść, nie? A wiesz, dużo ludzi ma na przykład strach taki, że oni znikną w ogóle z rynku, bo wszystko ich zastąpi, nie? Nie mają czegoś takiego, kurwa, może ja się dostosuję, żeby jakoś to kiedyś wykorzystać, tylko nie, ja już jestem przegrany, no dramat. Na pewno państwo będzie miało zajebiste socjale, to sobie poradzę, nie? No, znaczy wiesz, to jest ten, powiedzmy, minus tego XXI wieku, że no, ludzie zaczęli być produktami po prostu. I jakby trzeba się z tym pogodzić, że no ty jesteś produktem, ja jestem produktem i to my się musimy dostosować, no bo inaczej będziemy po prostu do wywalenia na śmietnik, nie? Bo się nie będziemy do niczego nadawać. I po prostu trzeba się z tym pogodzić, że jak się świat zmienia, to trzeba się wraz z nim zmieniać, nawet czasami szybciej, żeby nadążyć, niż wiesz, żeby stać być pierwszym w miejscu. Czymś nawet, nie? Tak, tak, dokładnie. I wiesz, to idealnie pokazują, wiesz, takie głupoty nawet. Typu, nie wiem, jest taki TikTok, gdzie wiesz, tam zasięgi organiczne były tak ogromne początkowo, że ktoś w ciągu dosłownie roku stał się kurwa znany, nie? No. I wiesz, i jakby... to jeszcze mu Instagram zboostowało, a był no name'em wcześniej. Tak, nie? Tak, no wszystko mu zboostowało, nie? Jakby, wiesz, i to no jest celebrytą coś... się stał, po prostu. No tak, i to jest też coś, co według mnie jakby no przyszłość do tego zmierza, że jakby to budowanie marki osobistej, no to nie będzie już takie, wiesz, właśnie takie influencerskie, coachingowe pierdolenie, że wiesz, zbuduj markę osobistą, nie? I wiesz, tak. I ktoś ci powie, marka to jest, nie wiem, samochodu, tylko to będzie coś takiego, że wiesz, że cię nie przyjmą do roboty, nie? Bo będą mieli wyjebane no w twoje CV. Ja to trochę rozumiem tak, jakbyś budował swój profil na fejsie przez no całe tak. życie. Że potem po prostu patrzą na ciebie i widzą, kim jesteś. No tak. I no albo nie, możesz no. być, kurwa, negatywnie w chuj i mieć same, powiedzmy, foty, jak jesteś nawalony, albo pokazywać, że jakąś tam wartość swoją masz i przekazujesz. Jesteś wartościowym, potencjalnym nabyciem gdzieś, nie? Mhm. No nie, dokładnie. Ja powiem ci, że za granicą to już jest bardzo typowo, że pracowników szukają wprost na LinkedInie i że wyjebane w ogóle mają w CV, tylko patrzą, wiesz, tablice, co wrzucają, patrzą, że nie wiem, zna się na czymś, git, nie? Zaproszą na rozmowę o robotę, no bo to, wiesz, w CV no to CV, no kurwa, nie wiadomo tak naprawdę, jakie masz umiejętności. To jest tylko papierek. Microsoft Office i tak. Windows XP. Tak, a wiesz, w takich robotach powiedzmy nowych, no bo to wiadomo, że jakby chodzi o stare takie klasyczne zawody, no to jakby się niewiele zmieniło, no ale jest coraz więcej nowych, nie? No jakby nie było 10 lat temu, nie wiem, agencji internetowego marketingu, content marketingu, content creatingu i nagle, wiesz, powstało 500 stanowisk prac, tylko przez to, że się, wiesz, technologia trochę zmieniła, nie? Tak, tak. Ale ludzie w ogóle mówią, że na przykład nie ma tych stanowisk. Wiesz, co chodzi? Jakby... No. Ludzie tacy kowalscy nie zdają sobie sprawy z tego, że te stanowiska i w ogóle nazwy tych zawodów powstały. Nie? Oni nie wiedzą kompletnie, o co chodzi. To jest właśnie no trochę to jest do dupy, problem. Że ogólnie społeczeństwo się nie rozwija i nawet nie chce tego poznać. Nie? No dokładnie. Wiesz, no, ja uważam, że jesteśmy w takich czasach, że no jesteśmy takim społeczeństwem informacji trochę, że my szukamy informacji, niekoniecznie je wyłapujemy, ale na pewno ich szukamy. I wiesz, czym by się ktoś nie zajmował, to jeżeli zacznie kurwa to dokumentować w jakikolwiek sposób w internecie, mówić o tym, jakby wiesz, dawać jakiekolwiek rady, to w końcu ktoś z tej branży jakby na to trafi.
I ta osoba będzie wykreowana jako ekspert. Nawet ta głupia grupa... Zawsze znajdziesz grupę docelową, nie? Która tak. będzie to oglądać. Tak, no chociażby nawet ten, wiesz, głupi warzywniak, nie? O którym powiedziałem. Jakby był jakiś, kurwa, warzywniak, że baba pokazuje, jak to wygląda, jak wyglądają dostawy, jak znaleźć dostawcę, jak sprzedać klientowi, jak robić promocje i tak dalej, to na bank to by się w końcu sprzedało, nie? Ja nie mówię, że od razu, ale w pewnym momencie by to się sprzedało. Ja to też widzę po, zresztą też po sobie, że to nie jest tak, że wiesz, zaczynasz robić content, i to idzie w prostej linii proporcjonalnie, że wiesz, ilość kontentu przekłada się na ilość zasięgów i kasy. Tylko to może być tak, że przez 3 lata rzucasz po prostu kluchami w ścianę i nagle się coś przyklei, nie? I nie wiesz kiedy nawet, ale możesz dosłownie w ciągu roku zboostować tak, że przez 3 lata tyle nie zrobiłeś co w rok. Tak, ale wiesz, jak w końcu zboostujesz, to te wszystkie filmy i rzeczy, które przez 3 lata zrobiłeś, się nagle sumują i finalnie dzięki właśnie nim zaczynasz zarabiać więcej, nie? A druga sprawa, że też same zasięgi i wyświetlenia nie są zawsze równoznaczne z tym, ile zarabiasz, nie? Bo możesz mieć 1000 wyświetleń i sprzedać 100 produktów, a możesz mieć 100 tysięcy i sprzedać 10. No dokładnie, no to jest też takie mylne przeświadczenie, że im ktoś ma większy zasięg, to na pewno więcej zarabia, nie? A no niekoniecznie tak jest, bo no mówię, ja poznałem pełno osób, które wiesz, mają na Instagramie, nie wiem, 5 tysięcy, a zarabia 30 tysięcy miesięcznie. No. Bo wiesz, bo z tych 5 tysięcy, 1000 to są klienci. Tak. A wiesz, a, to jest a masz, fenomen zajebisty. No a wiesz, a masz 1 000 000 dzieciaków, i hajs od reklamodawcy. No, który się może skończyć, jak Instagram się skończy, bo wiesz, właśnie to jest też ciekawa sprawa, że wszyscy, ja tak ostatnio rozkminiam tych celebrytów albo jakieś film gwiazdy, żaden z nich nawet newslettera nie ma. Wiesz co chodzi? Facebook padnie i chuj. I ludzie tylko w głowach mają ich imię i nazwisko, no ale jakby oni już nie dotrą do nich znikąd, a mail zawsze na przykład będzie. Wątpisz, że to zniknie kiedyś. Kto usunie tego maila, wiesz. No tak, no. No nie, ja też to dopiero w tym roku tak naprawdę zauważyłem, też zacząłem, wiesz, się tam Tkaczyka trochę czytać i słuchać i jakby zrozumiałem, jak ważna jest po pierwsze swoja strona internetowa, bo to jest jedyne miejsce takie moje w internecie, no bo moje konto na Instagramie należy do Instagrama dalej, oni mogą je usunąć, kurwa, w ciągu doby i wiesz... I co z tego? A strony internetowe. Tak, no tak, a strony internetowe nikt mi nie usunie. Wiesz, musiałby zepsuć się internet, żeby mi strona padła, nie? Jakby internet musiałby przestać istnieć tak naprawdę. Dokładnie. I to samo z newsletterem, o którym powiedziałeś, że jednak te kontakty zostają, że no masz w razie co kontakt do swoich odbiorców, nie? Że jakby nie wiem, Instagram padł i zastąpiła go inna apka. No to masz na przykład, tak, to masz na przykład, nie wiem, kontakt chociażby do tych 5000 osób, na przykład ze 100, ale no coś masz, to już nie jest tak, że w sensie, wiesz, masz kontakt do tych, którzy konwertowali cały czas, czyli to właściwie na czym zarabiasz i to, co się liczy, a tam ci ludzie w końcu będą i tak przychodzić na nową platformę, bo to będzie ogólnoświatowe, nowe, nie, jakieś to wiesz. Dokładnie, no i właśnie... Teraz też cały portal robię swój, właśnie żeby mieć to swoje takie imperium w internecie. Więc tam w ciągu miesiąca, dwóch się stworzy i też chcę stworzyć to, co zrobił Michał Szafrański i Wódź, czyli zrobić fajnego bloga, żeby tam ludzie przychodzili zewsząd i tam czytali o tym, co ja daję i tak dalej, bo to jest moc na maksa. Im więcej czytam, tym bardziej się denerwuję, że ja nie zacząłem z 5 lat temu tego robić, gdzie ja tam już od 7 lat mam Instagram. I gówno jest tak naprawdę z tego takiego, wiesz, nie ma jakby tego stabilnego gruntu. Fajnie jest, sprzedaję ten Instagram, ale w każdym dniu mogę przestać sprzedawać. Na newsletterze mam niecałe 1000 osób dopiero, które gdzieś tam konwertują, ale mogłoby być już 20 tysięcy, wiesz. No ale lepiej im szybciej zacząć, tym lepiej, nie? No nie, dokładnie. Ja też zacząłem dopiero w tym roku zbierać jakiekolwiek kontakty i się w ogóle tym zajmować i też mega żałuję, no bo mogłem to dużo wcześniej zrobić i też właśnie miałbym tego dużo więcej. No ale no wiadomo, że lepiej późno niż wcale. Ale czekaj, coś ci tylko podrzucę. Zapisz sobie takie nazwisko, tylko muszę na mailu zobaczyć.
Czekaj, gdzie to było? To sobie wszyscy niech zapiszą. Tak, dokładnie. Odnośnie newslettera zajebisty gościu. Maciej Aniserowicz. Stary, ja jego szkolenie kupiłem. No właśnie, ja planuję też kupić. No, ale tylko tam newsletterami mnie zapisuje i tylko kurde się wkurzam, że nie mam tej mojej strony, nie? Wiesz, jeszcze, no. Nie? Ale polecam, nie. Bo gość zajebiście pokazuje, jak można wykorzystać newsletter i to wszystko do sprzedawania, jak macie swój gdzieś tam robiony kontent. No, no teraz na zachętę mogę właśnie powiedzieć, że on wypuszczając szkolenie z właśnie newsletterów zarobił 450 tysięcy złotych w ciągu czasie. No, miesiąca, a wcześniej w ogóle... To jest tylko jeden z produktów. Tak, i on nie był znany z tego, jakby on nie prowadzi bloga o newsletterach, tylko o programowaniu. Bo z programowania zarobił 10 milionów. Tak. I chyba nawet Szafrański z nim robił wywiad. To też można na Spotify'u sobie podcast przesłuchać. W ogóle ja lubię jego takie podejście. W sensie, ja go na przykład nie śledzę, bo mnie trochę denerwuje. W sensie dla mnie to jest taki trochę boomer. Ale z no drugiej informatyk, nie? Tak, ale z drugiej strony właśnie fajne jest to, że wiesz, że on takie wrzuca takie głupoty na story, przeklina i taki jest to wyluzowany gość, nie? No kurde, zwykły typ, a zobacz jakie rzeczy on robi. I wcale nie trzeba pokazywać się światu, wiesz, jak podcierasz dupę w kiblu, nie? Wiesz co chodzi, przysłowiowo. Właśnie tylko naprawdę to jest super, że ta prywatność zostaje. Właśnie mnie rozwala to, ile jest osób w Polsce takich, które są znane w internecie mimo wszystko i na przykład zarabiają w internecie, a w ogóle ich nie ma na Facebooku, na Instagramie, tak. Na YouTubie, że jakby zarabiają w ogóle poza social mediami. Że zarabiają tylko za pośrednictwem swojej strony powiedzmy i Google'a, nie? Że jakby po prostu ktoś tam trafia do nich. Oni są w internecie tylko wtedy, kiedy ktoś z nimi wywiad zrobi albo coś, podcast jakiś tam. A tak to za bardzo ich nie widać, nie? Oni się tylko komunikują ze swoją grupą tam, którą mają zebraną. No, i to jest sztos. Bo ja na przykład kiedyś postrzegałem swoje życie, że muszę się rozwinąć, pokazując swoje życie od A do Z. Nie? A im więcej lat w tym siedzę, tym bardziej nie chcę pokazywać pewnych szczegółów, tylko to, co chcę. A docelowo to naprawdę ja bym chciał kurwa na story wrzucić dziennie z 3-4 rzeczy, nie wiem, jak głaskam bulbę. A nie na zasadzie tam takiego grindingu, wiesz, na Instagramie, żeby działo się ten ruch, żeby był. Chciałbym doprowadzić do takiego momentu, że mam taki przysłowiowy spokój, że wrzucam wtedy, kiedy naprawdę chcę, a nie żeby jakby rozkminiać tą strategię, żeby podkręcić tempo, wiesz, jakby mojej pracy, nie? Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, ale chciałbym do takiego spokoju dojść, nie? Wiem, o co ci chodzi, no. No nie, wiadomo, to jakby każdy by chciał to na tyle zautomatyzować, żeby po prostu być w takim fajnym położeniu, że niewiele musisz robić po prostu, żeby być na takim dobrym poziomie, nie? Że jakby, ale to myślę, że to będzie dopiero moment, w którym uznasz, że już jakby nie musisz się rozwijać. I tak. Wtedy pytanie, czy to jest dobre, czy nie. Jestem ciekaw, czy to się skończy w ogóle, wiesz? No, czy tak będę umiał usiąść, bo... Tak jak ci mówię, ja teraz chcę się zrelaksować, nawet zmuszę do takiego grania i nie umiem. Muszę kurwa za chwilę coś tam zrobić. No ja właśnie... Coś wytłumaczyć, powiedzieć. No. Nawet mam takiego ziomka, mam takiego podopiecznego, co ma 16 lat. Ja potrafię na Messengerze z nim zacząłem siedzieć 2 godziny w nocy, bo on mnie coś o jakąś radę życiową kurwa zapyta. Ja nie muszę z nim gadać. Ale mam takie wewnętrzne pragnienie, żeby mu wytłumaczyć jakiś tam problem, z którym ja też rozkminiałem, jak miałem 16-17 lat, nie? I wiesz, nie daję mu jakby zero-jedynkowego podejścia, tylko tam z 300 stron staram mu się pokazać obraz, który on tam widzi. No nie wiem, czy to się kiedyś skończy, że będę chciał przestać, nie wiem, przekazywać jakieś swoje myśli, nie? Nie mówię o nauce i swojej filozofii, tylko dzielić się jakby tym, co gdzieś tam się sam nauczyłem, nie? Ciekawe. No nie, a propos tego dzielenia, to też jakby powoli kończąc już, to chciałem właśnie też nawiązać znowu do dzieciństwa, że ja jako dzieciak na przykład prowadziłem bloga. I wiesz, i jakby pisałem o swoim życiu, jakby co się u mnie dzieje, jakie są moje przemyślenia. Ja już jakby, nie wiem, w gimnazjum. I jakby to zostało, nie? Że jakby był blog, potem był powiedzmy w miarę nic. Potem był jakiś, nie wiem, Facebook, grono.net, cokolwiek.
nasza klasa, potem był dziennik treningowy, potem fanpage, Instagram, YouTube, nie? Ale że jakby od, powiedzmy, gimnazjum ja się w miarę mniej lub więcej dzielę tym, co się ze mną, u mnie dzieje i po prostu jakby to lubię, nie? Jakby dla mnie to jest takie, no nie wiem, jakby ja nie mam czegoś takiego, że się dzielę, bo chcę z tego mieć zasięgi czy cokolwiek, no bo robiłem to, jak nic z tego nie miałem. Tylko po prostu to lubię, jakby po prostu tak mam, nie? No, coś w tym jest. Jest tak, no. Nie mam takiego pogardzenia, że kurwa aż za dużo. Staram się selekcjonować, żeby nie było za dużo, ale jakąś tam przyjemność czerpię z tego, że pokazuję, nie wiem, kurwa, jak robię jedzenie. Albo gadam o tym jakoś tam, wiesz, po prostu głupoty, nie? No tak, dokładnie. Jest coś. Dobra, tak na zakończenie jeszcze powiedz, jakie masz cele, bo wiem, że chyba będziesz się szykował do zawodów, nie? No wiesz, odkąd właściwie zacząłem ćwiczyć i założyłem dziennik treningowy na KFD, to chciałem wystartować, ale co roku było coraz gorzej. Ale teraz w końcu już jest 10 kwietnia termin na debiuty w NPC, więc w końcu wystartuję w sylwetkowych zawodach, tak jak chciałem od zawsze i zobaczymy, bo generalnie chcę zobaczyć, czy albo mnie to pociągnie, albo nie, ale no myślę o tym co roku, odkąd ćwiczę, więc chcę to po prostu zrealizować, bo chciałem tego od zawsze i zobaczymy, czy mi się to spodoba, jakieś zawodnicze życie, czy nie. Chociaż docelowo na pewno nie chciałbym żyć jak kulturysta, tylko bardziej właśnie jako przedsiębiorca i w tym takim kierunku podążać. No zobaczymy. No, ale to też jest właśnie coś, co warto właśnie powiedzieć, że wiesz, nie wiesz, czy ci się to spodoba, czy nie, więc po prostu musisz tego spróbować, że jakby nie wiesz ani z czym to wiąże jeszcze, no bo jakby nie startowałeś, no to nie wiesz jeszcze, jak to jest być na takim niskim poziomie tłuszczu, wiesz, jak to jest się odwadniać, pozować, jednak tam wiesz, konkurencję, stres, widownie. No. Więc no to jest coś nowego, no ale to jest takie, wiesz, że z jednej strony stresuje, z drugiej jara. No wiesz, to jest, kurde, no też tyle czasu się w cudzysłowie męczę na tej siłowni, albo będzie fajnie, albo nie i zrezygnuję z tego i będę tylko trenerem i się rozbija jakby w tym kierunku i w innych, nie? No ale lepiej spróbować i zobaczyć, niż potem do końca żałować, że nigdy nie spróbowałem, nie? A chciałem. Bo zaraz będzie za późno. Rodzina się zacznie jakaś i wiesz, i już tysiąc wymówek będzie innych, nie? Dokładnie. Dobra. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Była bardzo przyjemna. Pogadaliśmy o wszystkim tak naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że jakby tak. W tą stronę to pójdzie, że wiesz, tutaj rozwój, tutaj technologia, tutaj gry. No spoko. Bardzo lubię takie skakanie po tematach. No, zresztą zawsze nam się dobrze gadało. No. I też było bardzo miło, więc wiesz, to jest tak, że my byśmy mogli gadać i gadać i ludzie by zasnęli przy tym podcaście jeszcze, nie? No tak jest. Te tematy są tak obszerne i tak fajne, że no można się rozgadać strasznie, nie? Także dokładnie. Mi miło. Dobra, to jeszcze powiedz, gdzie cię mogą znaleźć dla tych, co jeszcze nie zasnęli przy tym podcaście, to gdzie cię można znaleźć? I czy masz jakiś, na przykład, nie wiem, produkt, czy cokolwiek, co byś chciał polecić? W sensie, no ja wiem, że masz, dlatego jakby to mówię. Dobra. No to na Instagramie można mnie znaleźć po prostu wpisując moje imię i nazwisko, na Facebooku zresztą tak samo. Można wejść też na programwegnera.pl, to jest strona, gdzie jest landing page mojego e-booka, którego napisałem na temat kształtowania sylwetki, czyli w sumie tematyka taka sama jak twoje produkty, ale gdzieś tam swój obraz, serce i wiedzę w to włożyłem, więc zachęcam do spojrzenia na to wszystko, jak to wygląda. I dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie do podcastu. I jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że jakby to, że właśnie Damian powiedział, że to jest w tym samym, powiedzmy, temacie i powiedzmy, że teoretycznie to jest to samo, no to w praktyce może tak nie być. I no ja na przykład, wiesz, czytałem, nie wiem, 15 książek, w którym było właśnie napisane niby to samo, ale kurwa nie do końca. Dlatego ja raczej polecam, żeby się nie zastanawiać, czy to jest to samo, czy nie, tylko po prostu kupić, przeczytać, bo na pewno się czegoś dowiecie. Nawet jakby to była jakaś, nie wiem, głupota. No to jest tak, że do jednego celu jest kilka dróg. Ty masz tak. Jakąś swoją filozofię, ja mam inną, ktoś ma jeszcze inną, o której ja nie wiem. Ja przeczytałem wszystkie e-booki, jakie są w ogóle na rynku i staram się czytać wiedzę od wszystkich, żeby tą średnią sobie wyciągać i dopasować ją do swojego życia. I to jest klucz, bo to ma być tak, że to wszystko ma służyć nam,
a nie na zasadzie, że nasza filozofia jest najjedyńsza i najważniejsza i tylko, wiesz, jednym kierunkiem powinniśmy się jakby kierować, nie? Tak, właśnie pamiętam, przypomniałem sobie teraz, bo kojarzysz Dana Luka, to jakby od niego chyba, jak u nas jest ten milioner w Bentleyu, to jakby expert, chyba, expert tak, ekspert w Bentleyu, to on od niego jakby to wziął, bo tamten jakby zaczynał od nagrywania w Bentleyu, no to on powiedział coś takiego kiedyś, że jak on zawsze jeździ na jakieś takie, wiesz, konferencje czy cokolwiek, że wykłady mówi, to on od razu kupuje wszystkie książki prelegentów. No. Że jakby, wiesz, żeby być właśnie na bieżąco i być do przodu, nie? Że jakby może coś wiedzą, tak, czego on nie wie. I no to jest po prostu, tak się też człowiek uczy. To jest najlepszy sposób nauki, żeby czytać to samo z różnych źródeł. No ja uważam, że jeżeli na przykład ktoś jest na tyle wartościowy, że ktoś kogoś zaprasza na konferencję i ta osoba wypuściła jakiś produkt, to nawet jeżeli ty się z tą osobą nie zgadzasz, to warto przeczytać wszystko, co ta osoba wypuściła, żeby po prostu ten obraz mieć trochę inny niż ty, no bo nie można się zamykać tylko na to, że my wiemy najlepiej i tak dalej, bo tak, każdy może wiedzieć na tyle dużo, że ty się złapiesz, że czegoś po prostu akurat nie wiedziałeś. Ja kiedyś miałem tak, że właśnie byłem typowym trolem internetowym, że myślałem, że jestem zajebisty w grafice, zajebiście ćwiczę, coraz lepiej wyglądam, a potem jak wchodziłem na nowe fora i poznawałem nowych ludzi, to się czułem taki malutki, że mi było w ogóle wstyd, że ja nie dość, że się tak zachowywałem, to jeszcze o sobie tak myślałem, nie? Więc teraz ogólnie już z wiekiem nabrałem tej pokory i naprawdę czytam wszystko, słucham wszystkich i nigdy nie mówię, że wiem wszystko i wiem najlepiej, bo naprawdę wszyscy mogą się mylić, a jakaś osoba, która jest naprawdę jakaś tam skromna, może mieć w czymś po prostu rację, nie? Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałeś. To jeszcze tak na zakończenie, jakbyś miał dać taką jedną radę dla każdego widza życiową, to jaka by to była rada? Jak chcesz się czymkolwiek zająć, to poczytaj ludzi, którzy już to zrobili. I posłuchaj ludzi, którzy już to wykonali. I wtedy wyciągaj wnioski. A potem jeszcze poszukaj dwóch czy trzech osób, które robią to samo. Ich też poczytaj i posłuchaj. I wtedy będziesz miał pewność, czy myślisz dobrze, czy nie. A na pewno się czegoś nauczysz, nie? W każdym temacie życia. Nawet w składaniu pralek w domu, jak kupisz chatę. Dokładnie. Dobra, to dzięki wielkie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, buziaczki. Również dziękuję, Jona. Buziaczki.